Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd. Jesteśmy w Gdańsku, więc będąc na Pomorzu nie sposób nie odwiedzić Pawła Grosza i jego warsztatu Drift Patriot. Siemanko. Siema. Jesteśmy jakby już na końcu sezonu. Jesteś też po swojej życiowej wycieczce do Japonii. Jakieś drobnostki można na waszym wideoblogu zobaczyć, takie zapowiedzi, zajawki. A czy możemy zdradzić, po co w tej Japonii byłeś? Aktualnie jeszcze nic nie widać za bardzo z tej Japonii, ale właśnie powoli siadamy do materiału, więc na pewno jeszcze przed końcem roku pojawi się jakiś materiał z Japonii. Chciałbym być w Japonii, ale byłem w Stanach, a wiem, że ty nie byłeś. No wymieniliśmy się, no. Tak, wymieniliśmy się. Słuchaj, za tobą bardzo udany sezon, jeżeli mówimy o twojej rywalizacji w Drift Open. Wicemistrzostwo i w zasadzie zabrakło tylko jednego punkta do tego, aby stanąć na pierwszym miejscu i odebrać tę palmę twojemu koledze z Gdańska też, Kubie Jakubowskiemu. Jakby takie były właśnie założenia, żeby walczyć o mistrzostwo, czy gdzieś po tej pierwszej rundzie, która poszła bardzo dobrze, którą wygrałeś, dostałeś skrzydeł i wtedy stwierdziłeś, że no dobra, to jest czas, aby jeździć. No ogólnie, jeżeli chodzi o generalkę, to w sumie nie myślałem o tym, jak miałem, powiedzmy, przed sezonem. Bardziej po tym, po pierwszej rundzie jakby zrodziła się taka myśl, bo zawody poszły mega dobrze, pierwsze miejsce, zresztą pierwsze podium moje. I wtedy no po tym pomyślałem, że no kurde, jest jakaś tam szansa i chciałbym w tą stronę uderzyć, ale... No co, nie obyło się bez przygód, bo już na drugiej rundzie nie wystartowałem swoim samochodem i nawet się nie zakwalifikowałem, bo miałem pożyczone auto. Zabrakło tam też małych punktów, żeby się dostać i ta walka o generalkę już się zrobiła dosyć ciężka. No aczkolwiek, jak widać, drugie miejsce mega, zajebiście. Cały czas jeździsz jakby tą E30, którą znamy od początku twojej tej oficjalnej kariery, tak? Której jeździłeś w zawodach, ale jakby wiemy, że to nie było twoje pierwsze auto. Od czego zaczynałeś? Ogólnie tak sam drift zaczynałem od E30, ale taką seryjną, totalną BMW miałem. Moje pierwsze BMW to w sumie całą zimę nie przejeździłem na śniegu. Jeszcze takie były zimy, że było dużo śniegu. No, już teraz jest tak mało tego, więc trochę szkoda. No i później zaczęła się przygoda, poznałem Łukasza Tasiemskiego, którego pozdrawiam i jakby on mnie wciągnął już w taki bardziej profesjonalny świat driftu, gdzie właśnie trochę już zacząłem z nim jeździć. On miał BMW właśnie też E30 z silnikiem M30 B35. No którym tam właśnie, powiedzmy, swoje pierwsze kroki zaczynałem robić już takim, powiedzmy, autem przygotowanym do driftu. I pierwsze zawody to było Drift Masters w Poznaniu w 2016 roku, czy jeszcze wcześniej startowałeś w jakiś? Nie, to były takie moje pierwsze prawdziwe zawody. No i wtedy można powiedzieć, że takie odkrycie dla świata driftu, bo jakby przebojem zdobyłeś licencję i od razu na pierwszych zawodach doszedłeś aż do top 8, gdzie no, w lidze, w której jest tak wysoki poziom, to naprawdę spore osiągnięcie. Nie, no pamiętam, ten wyjazd to powiem ci, że był takie coś wow. No powiem ci, że się nie spodziewaliśmy, wszyscy pojechaliśmy i wiesz, się okazało, że 10 miejsce w kwali, gdzie ogólnie nigdy nie jeździłem na Toruniu, w ogóle na szybkim torze, gdzie na czwartym biegu się jeździło. I wszyscy totalnie zajarani, wiesz, mega, mega fajnie, top 8 się udało. Czysta zajawa. Czysta zajawa. I później kolejne zawody, które jeździłeś, to jakby na Drift Masters w tamtym sezonie startowałeś jeszcze bodajże raz w Gdańsku. W Gdańsku? Jeździłem jeszcze w Gdańsku? Nie, jeszcze w Warszawie jeździłem. W Nadarzynie. Okay. Nadarzynie, tak, Nadarzynie. Tam było w sumie też dwa razy top 16, no ale nie pykło, no, nie pykło. Ogólnie jeszcze wtedy nie ukrywam, że no miałem wiele przed sobą do nauki, jeżeli chodzi o jazdę w parach. No. A powiedz właśnie, bo tu myślę, że na pewno dla ludzi, którzy gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z driftem, a jakby teraz, no ja mam wrażenie, że takich osób jest wysyp, jakby drugie pokolenie drifterów się rodzi, no ty możesz być też takim trochę ambasadorem tych ludzi, bo też gdzieś tam jesteś zawodnikiem znanym z tak zwanych internetów, tak? I myślę, że dużo ludzi, szczególnie tych młodych, którzy zamiast telewizji właśnie oglądają YouTube'a, no też dzięki tobie mogą w ten drift wchodzić. Właśnie taka nauka jazdy w parach, to przy polskim klimacie, gdzie nie mamy torów, gdzie nie ma miejsc do nauki, odbywała się tylko i wyłącznie na zawodach, czy masz tutaj w Gdańsku gdzieś miejscówkę legalną, bądź miejsc legalną, na której możesz się uczyć? Dobra, jeżeli chodzi o moją naukę jazdy w parach, tak? No ogólnie polecam gry mocno komputerowe, bo to trochę jakby, no możesz sobie przełożyć coś, co chcesz. Jak masz kierownicę, to jest spoko. Właśnie teraz mamy kierownicę do grania, gramy w Astokorsa i jest plan, żeby jeszcze tam się trochę doskonalić. A jeżeli chodzi o moją naukę w parach, no to głównie przejeździliśmy zimę teraz już właśnie z Kubą. Jeździliśmy w zimę w dwa auta, w sumie na śniegu też, bo trochę było śniegu i tam właśnie jakby doskonaliłem, powiedzmy, tą technikę jazdy w parach, gdzie w sumie wydaje mi się, że trochę poszedł level do góry i jaram się tym też.
Mhm. No. Czyli ta jazda treningowa tak zwanymi gruzami dużo daje później w zawodniczych perypetiach. Tak, myślę, że to jest... Daje, robi robotę. No robi na pewno robotę, bo jakby no, fizyka auta się nie zmienia. Zmieniają się tylko prędkości i przyczepności auta, które idzie przed tobą albo za tobą. No to, mhm. to jest jakby samo zachowanie auta, robienie przykłady tego typu rzeczy, typu, nie wiem, atak na drugie auto, jest to samo, czy to jest gruz, czy to jest auto, powiedzmy, takie do motosportu. Mhm. Mówiłeś też o sim racingu, o sim driftingu w zasadzie można by powiedzieć. Assetto Corsa jeździ na kierownicy. Jest taka liga, Drift Corner Grand Prix, która zbiera wszystkich drifterów, wirtualnych drifterów z całej Europy. Tam planujesz startować, albo miałeś okazję może kiedyś jeździć? Nie, ogólnie właśnie ten jakby taki drift z kierownicą, to w sumie jest teraz świeży temat, bo od tygodnia jakoś mamy kierownicę i sobie upalamy w internecie, że tak powiem. I no jest plan, żeby powiedzmy właśnie pojeździć sobie też po prostu na zawodach właśnie takim drift corner sobie po prostu czysto dla zajawki. Ogólnie to jest świetna zabawa, jak ktoś ma możliwość kupienia sobie kierownicy i chce połupać, a nie ma jeszcze 18 lat albo hajsu na furę, to polecam. Ja też polecam Drift Corner Grand Prix, bo będę tam sędzią, więc polecam oglądać. Tak. A, no. Tak, wczoraj dostałem i jakby propozycję i przyjąłem. A, no to do zobaczenia, wiesz. Tak jest. Przy komputerze. Tak, do zobaczenia przy komputerze. Nie, to prawda, bardzo fajna opcja. Nie wiem, czy oglądałeś z tego sezonu livestreamy, które były na YouTubie z tych zawodów. No to ja powiem szczerze, że momentami oglądając to czułem się, jakbym oglądał normalne zawody, takie driftingowe, no. regularne. Nie, ogólnie jak patrzyłem, bo też sobie przyjrzałem parę livestreamów wcześniej, no to jak widziałem, jest poziom, to szczerze mówiąc, czasami bym sobie życzył takiego poziomu na zawodach u nas. Mm-hmm. Naprawdę chłopaki dają radę. A jakby ktoś chciał z tobą w necie pograć w Assetto Corsa, bo mówisz, że od tygodnia gdzieś tam sobie przez internet upalacie, to gdzie cię szukać? Na jakimś serwerze albo na jakiejś, macie grupę na fejsie, na której się zgadujecie? Nie, wiesz, szczerze mówiąc, jeszcze tego nie ogarnialiśmy, bardziej skupialiśmy się na samej jeździe, bo no jakby przełożenie jazdy z samochodem takiej powiedzmy naprawdę, a wirtualną, to ja jeszcze muszę to trochę ogarnąć, żeby z kimś siedzieć w parach, więc na razie jeszcze tak trochę siedzę w ukryciu. Ale później jak najbardziej na serwerze, takim kimś myślę, że ogólnym będę sobie jeździł, więc jak ktoś będzie chciał skleić parę, to... To szukajcie na Facebooku Drift Patriot, na pewno będą informacje. No Drift Patriot pewnie coś tam. No właśnie, przejdźmy teraz może trochę do tych wszystkich internetowych waszych działalności. Jak coś, to Paweł był pierwszy, jeżeli chodzi o driftingowy internet w Polsce i o YouTube'a. Od w zasadzie 2 lat chyba istnieje wasz kanał Drift Patriot, jednak ten ostatni rok był taki szczególnie tak. pracowity i takim boom się okazał. No jakby zaczęliśmy w sumie, no można powiedzieć, że od 2 lat jesteśmy tak właśnie, no głównie chodzi o YouTube chyba, tak? No bo jakby YouTube robi największą robotę tutaj u nas. Ten cały progres głównie zaczął się od momentu, kiedy zrobiliśmy tą serię Drift Life na kanale YouTube i to cały czas rośnie. Teraz doszła druga seria, Drift Projekt, w którym budujemy nowe auto do motosportu, BMW 46. I no, cieszymy się, bardzo fajnie się to rozwija. Widać, że jakby jest trochę też zapotrzebowanie na tego typu filmiki, bo wcześniej tego nie było. Ja jak nie byłem zawodnikiem, jak jeszcze nie jeździłem i nie wiedziałem, jak to wygląda, bardzo, ale to bardzo chciałem dowiedzieć się, jak to wygląda właśnie od strony od kuchni, jak powiedzmy ci zawodnicy przygotowują auta, co robią między powiedzmy zawodami, jak to wszystko wygląda, no bo to jest w sumie najciekawsza rzecz, bo na zawodach wiesz, co się dzieje, widzisz mniej więcej, jak wygląda park maszyn, jak wygląda wszystko, ale całą ciekawością jest to, co jest poza, to co nie widać powiedzmy dla mas, nie widać. No. W ile osób pracujecie nad tym kanałem? No jakby widzimy ciebie głównie i Kubę, który buduje 46 do driftu, ale jakby no ja sam też wiem, że przygotowywanie filmików na YouTube, no samemu czy nawet w 2 osoby, to bardzo dużo roboty jest. I jakby jeżeli wy, tak jak mówicie, tak, pracujecie i później po godzinach składacie auta, to w zasadzie kiedy macie czas na składanie tych filmików, co też jest pracochłonne. No składamy filmiki też w sumie po godzinach, no jakby no trzeba... Praca jest jakby na pierwszym w priorytecie, no bo wiadomo, jakoś na to wszystko trzeba sobie pozwolić. Robimy to po godzinach, jakby jeżeli chodzi o ilość osób, ile nad tym pracuje. Jeżeli chodzi o same montowanie filmików, to jestem ja i Nixon, czyli jest nas w sumie trójka. 3 osoby nagrywają, ja, Kuba, Nixon. 2 osoby montują i no, jedziemy z koksem. No, montaż, nie ukrywam, że jest strasznie czasochłonny. Aczkolwiek, jeżeli masz w głowie coś, co chcesz przekazać, no musisz zrobić to sam. Mhm. No nikt inny za to ciebie nie zrobi. No. Dokładnie tak, więc tym bardziej was zapraszam do śledzenia i subskrybowania kanału Drift Patriot. Jakby te subskrypcje to jest tak trochę wynagrodzenie za tą ciężką pracę, tak? Która no, rzadko jest doceniana. No tak. No ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, czy nie, nigdy nie prosimy o subskrypcję. Aczkolwiek, no na pewno to trochę dodaje jakby siły i wiary w to, co się robi.
ale najważniejsze, my robimy to głównie dlatego, bo mega się jaramy driftem i chcemy jakby sprzedawać dalej zajawę. Jak komuś to pasuje, to zapraszamy. Mhm. Wiadomo, nie od dzisiaj, że jakby jedną z najtrudniejszych rzeczy w driftingu jest znalezienie sponsora. Czy w takim razie te dobre dojście do ludzi poprzez internet, ta szeroka grupa odbiorców gdzieś tam w tym pomaga? Wiesz co, to się okaże w sumie przez tą zimę, bo w sumie jakby już teraz mamy jakieś, powiedzmy, coś wypracowaliśmy i aktualnie będziemy pracować nad sponsorami na sezon 2018 i myślę, że teraz taką główną odpowiedź będę mógł ci powiedzieć po tym sezonie właśnie ogórkowym, zimowym, gdzie będziemy walczyć o to. Aczkolwiek na pewno jak próbujesz coś załatwić trochę, to nie ukrywam, że ułatwia, bo ludzie cię kojarzą i też mniej więcej wiedzą, z czym się je to i wiedzą, że na przykład fajnie w miarę ogarniasz i jesteś, nie wiem, godną polecenia firmą, tak? Często jakby ja dostaję zapytania właśnie i jakby prośby od widzów, żeby przeprowadzić z tobą rozmowę i jedną z rzeczy, która ich interesuje, jest to, jakie masz plany na sezon 2018, jeżeli chodzi o starty. Zostajesz Drift Open, czy może masz gdzieś tam w planach inną ligę? Może na przykład ekspansję gdzieś na zagranicę? Może w tej Japonii byłeś po to, żeby kupić auto? No nie, niestety jeszcze nie, ale chciałbym sobie kiedyś japońskie auto sprowadzić, które by tam bym trzymał na Ebisu sobie i raz na rok, powiedzmy, pojechał poupalać. Jest to całkiem realne, może się kiedyś się uda. Co do moich planów na sezon 2018, nie będę ukrywał, że wszystko toczy się o sponsora, czyli o kasę. Myślę, że tutaj możemy być szczerzy i jakby nie owijać w bawełnę. Co się uda jakby sponsora jakiego załatwić, to pojedziemy. No, na pewno jest plan, żeby pojechać Drift Open parę rund, bo mamy... Większość rund jest bardzo blisko nas, my jesteśmy w Gdańsku. Jest Toruń blisko, jest Koszalin blisko i dwa razy Autodrom Pomorze. No to się wręcz prosi, żeby pojechać. No i też nie ukrywam, że korci mnie to pierwsze miejsce w generalce, bo jeden punkt to, no wiesz, da radę, nie? No ale takie moje jakby osobiste aspiracje to jest głównie jakby Drift Masters i poziom kierowców, którzy jeżdżą w Drift Masters i no tam bym chciał jedną, dwie rundy co najmniej pojechać w przyszłym sezonie, zobaczymy co się uda. No. W 16 Poznań był bardzo udany, ale w 17 awaria auta się przytrafiła. 17 był taki, nie ukrywam, że jeździło mi się tam dobrze, bo tor Poznań naprawdę mi odpowiada, lubię szybkie tory i jest naprawdę spoko, ale miałem, no dużo miałem przygód w tym roku, bo w sumie mój pierwszy przejazd treningowy na zawodach w Poznaniu to był urwany wahacz i półoś i w sumie cały sukces, że udało się to poskładać, za co dziękuję CK Customs i Stevie za pomoc, bo bez nich to bym w ogóle nie jechał dalej. Powiedzmy, pierwszy dzień się wjeździłem, było fajnie, miałem nawet mega fajną parę z Piotkiem, którą w sumie na razie uważam za moją życiową parą na takim szybkim torze, tym bardziej, że moja fura jakby no, odbiega trochę mocowo od Piotrka fury, ale no co, przed dzień kwali, tuż przed samymi kwalifikacjami urwała mi się półoś, udało nam się to szybko naprawić, aczkolwiek jest taki regulamin, o tym wiesz, że jak nie stawisz się na starcie o tej godzinie, to jeden przejazd ci przepada. Dokładnie. Mi ten jeden przejazd przepadł. Miałem drugi przejazd, który krótko mówiąc popsułem, no i co, no zabrakło punktów. Miałem punktowany przejazd, ale nie było to wystarczająco, żebym się zakwalifikował do top 32. Tym bardziej, że Poznań był mega oblegany. Tak, tam było no, 60 zawodników. Park maszyn pękał w szwach i no i zresztą poziom też był wysoki, tak? Dokładnie tak. No szczególnie przez to, że dużo zawodników takich nieznanych, zagranicznych przyjechało, z którymi nie do końca też było wiadomo jak jeździć, bo no wiadomo, jak się jeździ z jakimiś zawodnikami, których się znano, to też kierowca wie, czego może się spodziewać, chociażby goniąc, prawda? No to się zgadza. No, jakby swoją rodzimą scenę mniej więcej znamy, wiemy, czego można się po kim spodziewać, ale wiadomo, jak jest nowe auto, nieznany kierowca, to też trzeba jakby no, troszkę inaczej jechać, tak? Dokładnie. Mówiłeś o swoim aucie. Właśnie, powiedzmy troszeczkę o tym, jaka jest w nim specyfikacja, ponieważ no te moce... to do 400 koni jest pod maską, tak, twojego samochodu, no to faktycznie mogłoby się wydawać przy tych samochodach, które mają po 600, po 700, po 800 koni, że to jest no niewiele, tak? Ale mimo wszystko da się to dobrze wykorzystać i dzięki temu dobremu wjeżdżeniu jest możliwość na nawiązanie pojedynków z tymi szybszymi samochodami, z tymi mocniejszymi. Ale powiedz, czy żeby właśnie gdzieś tam robić bliskie pary z tymi mocnymi, szybkimi autami, musisz stosować jakieś triki? Jakieś triki. No na pewno trik jest jeden i chyba go się nie da ominąć. Jeżeli jedziesz z szybkim autem i z szybkim kierowcą, to jest, musisz być wklejony od samego początku i cieszyć się na to, że uda ci się go utrzymać po prostu. No nie, jakby innej opcji nie ma, tak? No to jest główna zasada, powiedzmy, jak jedziesz z kimś szybszym, tak? No jakby nie masz tej
możliwości nadrobienia sobie sprzętem, że powiedzmy ktoś ci lekko ucieknie i ty go nadgonisz, tylko musisz jechać cały czas powiedzmy na 100%. No. Co też jest trudne w przypadku, jeżeli jedziemy z kierowcą, którego nie znamy, tak? Bo nie wiemy, czy on w pewnym momencie nie wywinie jakiegoś numeru. No, to się zgadza, to się zgadza. A czy przez tą zimę będziesz pracował nad swoim autem, żeby one troszeczkę na sezon 2018 stało się mocniejsze, czy zostajesz przy tym, co jest? Znaczy wiesz co, to się cofa temat, do którego rozmawialiśmy, czyli co pojedziemy w 2018. Na co będzie budżet, to pojedziemy. Jeżeli chodzi o usprawnienie auta, na pewno zrobię jakieś modyfikacje nieznaczne, które jakby może nie wpłyną na moc auta, ale po prostu chcemy wyeliminować niektóre awarie, które mieliśmy w tym sezonie. Jest już plan, co zrobić. Jeżeli chodzi o moc, na tą chwilę nie planuję nic zmieniać, bo stwierdziłem, że wolę zostać przy tym, co mam i mieć pewne auto i czuć się wjeżdżony w to auto, niż szukać czegoś nowego, co później się może okazać złe na przyszłość i powiedzmy, będę miał awarię, a nie będę mniej po prostu jeździł, niż wiesz, będę więcej w parku maszyn, a nie na zawodach jeździł, tak? A to jest w sumie najcenniejsze, żeby powiedzmy ten każdy czas, który jesteś na zawodach, wyjeździć maksymalnie tyle, ile możesz, dokładnie, tak? Dokładnie, i wjeżdżać się w auto cały czas. Wjeżdżać się w auto i tak naprawdę, no jakby słabszym autem możesz więcej wywalczyć, jeżeli jesteś bardziej wjeżdżony w trasę, niż mocniejszym, a nie jesteś wjeżdżony w trasę. Mówiłem o E46, które tam obok się buduje. Zaraz, mam nadzieję, że uda je się pokazać. Zaraz przejdziemy się po warsztacie i pokażemy, co w Drift Patriot słychać. Ale to zobaczycie w bokiem, czyli w naszej drugiej serii. Kończąc naszą rozmowę, powiedz, no właśnie na ten sezon 2018, czego ci życzyć? Bo to jakby czas życzeń jest teraz. Czego mi życzyć? Co? No, dobrych par. Ogólnie ja wychodzę z założenia, że żeby były dobre pary zawsze, to się wtedy jaram. No, no to tego ci właśnie życzymy. Dziękuję. Moim gościem był Paweł Gross, ja jestem driftingowy nerd. Subskrybujcie kanał Pawła i mój też. Piona.